tutaj również służą temu, bo one mają stworzyć lepsze warunki pracy, lepsze warunki funkcjonowania, żeby te nasze działania mogły być wykonywane skutecznie. Przebudowa medyki oczywiście, że tak, ale nie tylko korzystając z euro, my robimy, myślę, dużą sprawę dla poprawy całej jakości. Tak, tak, przecież nie bez powodu są przekraczanie granicy nie jest proste, no ale pamiętajmy, dokąd była granica z Niemcami, to tam mieliśmy podle kilkadziesiąt przejść granicznych, na których też nie zawsze było bez kolei. A cóż mamy tutaj, prawda? Więc rozbudowa infrastruktury jest potrzebna. Można albo powiększać przejścia, które istnieją, albo budować nowe. Robimy i jedno, i drugie. Z punktu widzenia małego ruchu granicznego oczywiście też, bo to jest wtedy zbliżenie Polski dla sąsiadów, bo nie muszą tak daleko jeździć, żeby przekraczać granice. Także każdy z tych powodów, myślę, uzasadnia podejmowanie takich inwestycji.